problemów z odpowiednikiem Pomorza, który zajmuje się także urbanizacją, bestializacją, ale też i teoretyczną refleksją na temat nowości średniowiecznych pochówków, wymiany międzykulturowej. Panie profesorze, serdecznie prosimy o referat Cmentarz Chrześcijański Wieku Średnich, specyfika, geneza, początków. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Magnificencjo, księże rektorze, pani przewodnicząca. Chciałem najpierw bardzo podziękować organizatorom, zwłaszcza panu doktorowi Bartłomiejowi Gutowskiemu za zaproszenie do wzięcia udziału w tym kongresie, do wygłoszenia referatu. Zaproszenie tyle miłe, co nieoczekiwane, dlatego że to, co mogę Państwu, mógłbym Państwu zaoferować, dotyczy nie współczesnych cmentarzy, nie dziedzictwa, które chronimy i które badamy dzisiaj, ale przeszłości. Przeszłości i pewnego modelu cmentarza, jakie przyniosło i wykształciło się w łonie chrześcijaństwa. Modelu, który trwał przez wieki, a dzisiaj został zapomniany. Zacząłbym od banalnego w istocie swej stwierdzenia, że w procesie tworzenia Europy, który trwał przez kilka stuleci po upadku Cesarstwa Rzymskiego, w procesie, którego istota polegała na syntezie niektórych elementów kultury antycznej i kultury świata barbarzyńców, kluczową rolę odegrało rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa. I chodzi tu nie tylko o to, że ludy barbarzyńskie przyjęły nową religię, ale także zestaw zachowań kulturowych, zwyczajów, które ze sobą niosły. To twierdzenie może być szczególnie dobrze zobrazowane przez stosunek do śmierci i pochówek zmarłych. Obserwujemy na dużych obszarach Europy we wczesnym średniowieczu zasadniczą w tym zakresie zmianę, zachodzącą równolegle do chrystianizacji tych społeczeństw. Ta zmiana bywa niekiedy, w moim przekonaniu, bardzo trafnie opisywana wręcz jako chrystianizacja śmierci. Odmienny stosunek do samej śmierci, do pogrzebu, był wówczas wyrazem przynależności do nowej chrześcijańskiej społeczności, a tym samym można go uznać za istotny element przełomu cywilizacyjnego związanego z szerzeniem się łacińskiej chrystianitarii. Chrześcijaństwo przynosiło we wczesnym średniowieczu nie tylko specyficzną liturgię śmierci, ale też odmienne zabiegi i rytuały z nią związane, zwłaszcza związane z samym pochówkiem, czyli z ostatecznym wyłączeniem zmarłych ze społeczności żywych. W efekcie na chrystianizowanych obszarach Europy powstawały nowe, tutaj nieznane wcześniej formy grobów i całych cmentarzy. Chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, jak w moim przekonaniu można zdefiniować średniowieczny cmentarz w chrześcijaństwie łacińskim, zwrócić uwagę na pewne jego cechy i ich genezę, jak zobaczymy, sięgającą czasów antycznych. Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na dyskusję, jaka toczy się na temat tego, kiedy ten chrześcijański cmentarz pojawił się na naszych ziemiach, na ziemiach polskich. I wreszcie, niejako na marginesie tych dwóch zagadnień, zastanowić się chwilę, czemu ta forma cmentarza, która w Europie trwała przez kilkaset lat, a nawet więcej w niektórych częściach Europy, ostatecznie nie przetrwała do dnia dzisiejszego. Zacznę od kilku słów na temat źródeł, na podstawie których badać możemy te zagadnienia. Wypada zacząć od stwierdzenia, że w dokumentach soborów powszechnych, synodów zarówno starożytności, jak i wczesnego średniowiecza w zasadzie brak wskazówek na temat zalecanych form, zalecanych przez Kościół, oczywiście form obrządku pogrzebowego. Bardzo nieliczne są inne teksty kościelne, w których można znaleźć wiele szczegółów dotyczących samej liturgii śmierci. Natomiast niewiele miejsca znajdziemy tam na temat zasad
samych zasad składania zwłok w ziemi i organizacji przestrzeni funeralnej. Nie oznacza to jednak oczywiście, że takie źródła nie istniały. Świadczą o tym z jednej strony informacje, jakie mamy z kapitularza Karola Wielkiego, wydanego w końcu VIII wieku dla podbitych Sasów, na temat wymogów związanych z pogrzebem, z grzebami zmarłych, i inne pochodzące z różnych części chrystianizowanej Europy, skończywszy aż na misjach biskupa Ottona z Bambergu na Pomorzu właśnie w XII wieku, czy pochodzących z tego stulecia nieco późniejszych zaleceniach dawanych przez hrabiego Olsztynu dla chrystianizowanych Słowian zamieszkujących w Anglii. Drugą kategorią źródeł, a właściwie drugim ważnym źródłem, na którym możemy wniknąć w tę istotę chrześcijańskiego stosunku do śmierci i grzebania zmarłych, jest najważniejsze spośród powstałych w średniowieczu dzieł mających na celu zestawienie i wytłumaczenie wszystkich obrzędów związanych ze sprawowaniem chrześcijańskiego kultu. Mam tu na myśli ośmiotomowe kompendium liturgiki zatytułowane Rationale Divinorum Officiorum, napisane przez Wilhelma Durand, biskupa leżącej w Languedocji miejscowości Ment. To dzieło powstało co prawda dopiero w końcu XIII wieku, lecz nie mamy wątpliwości, że autor czerpał ze starszej tradycji, ze starszych komentarzy liturgicznych. I wreszcie trzecia kategoria źródeł, mnie osobiście najbliższa, bo jak pani przewodnicząca powiedziała, jestem archeologiem, czyli źródła archeologiczne, wydobywane rokrocznie, intensywnie, zwłaszcza po II wojnie światowej, na wielu cmentarzach, cmentarzyskach, czyli tam cmentarzach w Europie. Te źródła dowodzą, od razu mogę powiedzieć, swoistej unifikacji, jaka zachodziła w zakresie traktowania zwłok i organizacji przestrzeni grzebalnych niemal w całej Europie we wczesnym średniowieczu, równolegle z chrystianizacją tych ziem lub wkrótce potem. Biorąc pod uwagę te trzy kategorie źródeł, ja nie będę oczywiście w półgodzinnym wystąpieniu bliżej ich charakteryzował. Możemy pokusić się o stwierdzenie, że cmentarz łacińskiej chrześcijańskiej Europie cechować winny trzy elementy. Po pierwsze inhumacja, czyli chowanie zmarłych niespalonych, co było, jak zobaczymy, istotnym wyłomem w dotychczasowej kulturze europejskiej. Po drugie, bardzo specyficzna lokalizacja przestrzeni funeralnej. Zupełnie odmienna od tego, co działo się w starożytności, zarówno w świecie rzymskim, jak i w świecie barbarzyńskim. I wreszcie orientacja grobów zgodnie w stosunku do stron świata i w konsekwencji bardzo specyficzna organizacja przestrzeni cmentarnej. Zacznijmy od pierwszej zmienionych cech, czyli inhumacji. W kapitularzu Karola Wielkiego, który regulował wiele zachowań podbitych Saksów, jesteśmy w końcu VIII wieku, znajduje się informacja, że za spalenie ciała zmarłego grozi kara śmierci. Wszystkie inne zalecenia również opatrzone były tą samą sankcją. Cesarz, wówczas jeszcze król, nie znał innych sankcji prawnych. To nie przypadek w tym kontekście, że właściwie od końca IV wieku w europejskich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego bardzo szybko rozprzestrzeniała się inhumacja i, tak jak już wspomniałem, wkrótce potem u zarania wczesnego średniowiecza, jak obserwujemy na podstawie źródeł archeologicznych tego państw, zwyczaj chowania niespalonych ciał przyjmowany był przez społeczeństwa żyjące w różnych częściach Europy. Trudno nie łączyć tego zjawiska z chrystianizacją kolejnych europejskich ludów. Dodam tylko, że ciałopalenie było powszechnym sposobem traktowania ciał zmarłych w Europie właściwie od początku drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, z niewielkimi tylko wyjątkami, o których tutaj mówić nie będę. Jak Państwo wiecie, kluczowy element chrześcijańskiej eschatologii, jaką było i jest wiara w zmartwychwstanie zmarłego z duszą i ciałem, a tym samym wskrzeszenie człowieka cielesnego,
skutkowała od początku szczególnym stosunkiem chrześcijan do ciała. Przeświadczenie o uświęceniu ciała powodowało konieczność zapewnienia godnego i trwałego pochówku oraz nakazywało troskę o pogrzeb i grób. Z drugiej zaś strony to przeświadczenie wraz z nadzieją na przyszłe wskrzeszenie implikowało wyobrażenia, zgodnie z którymi kremacja mogła wykluczyć zmartwychwstanie, a co za tym idzie wstąpienie do nieba i zbawienie. Najlepszym, a może wyjątkowym przykładem jest przypadek tzw. męczenników z Lyonu z roku 177, opisany w historii kościelnej Józefusza z Cezarei. Prześladowcy ostatecznie kremują zamęczonych na śmierć chrześcijan, motywując to zachowanie chęcią pozbawienia ich nadziei zmartwychwstania, a tym samym zapewne odstraszenia współwyznawców. Drugą wyjątkową cechą chrześcijańskiego pochówku było specyficzne rozumienie miejsca grzebania zmarłych i ich usytuowanie w przestrzeni społecznej. We wszystkich znanych nam źródłach z wczesnego średniowiecza, zawierających wskazania dla chrystianizowanych społeczności, mam tu na myśli okres między 8 a 12 wiekiem, pojawia się wymóg grzebania ciał zmarłych na cmentarzach przykościelnych. We wspomnianym wcześniej przeze mnie kapitularze Karola Wielkiego skryba zapisał, że ciała mają być chowane na cimiteria, eklezje, a w późniejszych o kilka stuleci zaleceniach dla bawryjskich Słowian in atrio eklezji. W źródłach epoki ten nakaz, to zalecenie często przeciwstawiane jest pogańskim zwyczajom chowania zmarłych na polach i lasach, co tak dobitnie wyartykułował w swojej katechezie Otto z Bambergu w XII wieku. Pisząc przy tym, że zwyczaj chowania przy kościołach jest mos omnium christianorum, zwyczajem wszystkich chrześcijan. Wątpliwości nie pozostawia w tym zakresie dzieło Wilhelma Dürlanda, który w piątym rozdziale pierwszej księgi wskazuje, że zmarli winni być chowani w różnych miejscach zorganizowanych obok świątyni, w tym także w przestrzeni, którą nazywa cimiterium. Jak wiemy ze źródeł starożytnych, zwyczaj chowania przy kościołach pojawił się w IV wieku po Chrystusie jako konsekwencja rozwijającego się wówczas kultu męczenników, których relikwie zaczęto umieszczać w świątyniach. Religijna potrzeba wejścia w bliski kontakt ze świętymi męczennikami. Ad sanctos zaczęto umieszczać te groby jak najbliżej miejsca spoczynku szczątków męczennika, czyli w kościele i przy jego murach. Co to oznaczało? Oznaczało to pojawienie się pochówków wewnątrz miast i przestrzeni zamieszkałych, nie będących miastami, ale to w dalszej kolejności. Był to istotny wyłom w rzymskiej tradycji sięgającej jeszcze prawa 12 tablic V wieku przed naszą erą, która zakazywała chowania zmarłych in urbe w mieście. Ta tradycja potwierdzona była jeszcze w kodeksie Teodozjusza w V wieku po Chrystusie. Chowanie zmarłych wewnątrz osady sprzeczne było nie tylko z prawem rzymskim, ale również ze zwyczajami wszystkich ludów barbarzyńskich zamieszkujących Europę. U tych ludów, ale też i u Rzymian istniała w zasadzie wyraźna rozdzielność przestrzeni świata żywych i świata umarłych. Innym ważnym dla zrozumienia tego fenomenu czynnikiem było przejęcie przez chrześcijaństwo ze świata rzymskiego w tym samym mniej więcej czasie, w IV wieku, pojęcia przestrzeni świętej, różnych zresztą odmian. To zapożyczenie oczywiście stanowiło istotny wyłom w myśli chrześcijańskiej, która w pierwszych wiekach po Chrystusie traktowała przestrzeń jako jednorodną, bowiem oddziaływanie Boga Wszechmogącego nie może być ograniczone, czy szczególnie istotne w wybranych miejscach. Takim miejscem szczególnym, świętym, jak pisał Durand, był to locus religiosus, było
podobnie zresztą jak w starożytności, był cmentarz, w który musiał tym samym być wydzielony rytem konsekracji przez biskupa. W konsekwencji cmentarz musiał mieć wydzielony zasięg, tak aby przestrzeń świętą oddzielić od przestrzeni pozostałej. Konsekwencją tego były pojawiające się w różnych częściach Europy w średniowieczu, a nawet w nowożytności, nakazy artykułowane przez zgromadzenie, przez biskupów, w różne władze kościelne, nakazy wskazujące na potrzebę grodzenia cmentarzy, czyli wydzielania miejsca świętego. Trzecią i ostatnią cechę, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, cechę, która w moim przekonaniu definiuje średniowieczny cmentarz, była charakterystyczna organizacja jego przestrzeni wewnętrznej, wynikająca z konieczności orientacji grobów wzdłuż osi wschód-zachód. Dobrze ten nakaz, czy ten wymóg oświadczają wykopaliska archeologiczne prowadzone przy średniowiecznych kościołach, ale zacznijmy ten wątek od przywołania informacji siódmej księgi podręcznika Nowogrodzkiego Liturgisty, zgodnie z którym grzebane ciała zmarłych winny być skierowane głowami na zachód i stopami ku wschodowi w pozycji nawiązującej do postawy modlitewnej. Jak wiadomo, uprzywilejowanie wschodu w chrześcijańskiej modlitwie i eschatologii poświadczone jest najpóźniej od przełomu II i III stulecia w pismach takich wczesnochrześcijańskich autorów jak Orygenes czy Tertulian w Didaskaliach. Istota owego uprzywilejowania polegała przede wszystkim na zwracaniu się przez wiernych w modlitwie, zwłaszcza w modlitwie eucharystycznej, ku wschodowi. Tertulian w swoim traktacie De Oratione o modlitwie zalecał, aby przy modlitwach publicznych postawa człowieka była stojąca, z podniesionymi w górę rękoma, z twarzą zwróconą ku wschodowi, a Orygenes dodawał tu cytat, że gest ten jest symbolem duszy patrzącej tam, gdzie wschodzi prawdziwy świat. Właśnie wówczas, między II a IV stuleciem, chrześcijaństwo przejmowało niektóre elementy dawnych wierzeń, w tym wierzeń solarnych, istniejących w Cesarstwie Rzymskim. I wschodzące słońce stało się odtąd na stałe symbolem Chrystusa, Słońca Sprawiedliwości. Mniej więcej od połowy IV wieku kościoły zaczęto orientować wzdłuż osi wschód-zachód apsydą od wschodu, tak aby wierni w trakcie modlitwy mogli kierować swe twarze w tym kierunku. Zwyczaj ten przestrzegany był również w wiekach średnich, zresztą ze świadomością, czemu towarzyszyła świadomość przyczyn, jak to pisał Thomas Aquin. Jak wspomniałem kilka minut wcześniej, w tym samym mniej więcej czasie zaczęto przy kościołach grzebać zmarłych. Ich zwłoki składane do grobu przy kościołach składano w taki sposób, aby ich twarze skierowane były, tak jak twarze żyjących, do modlitwy ku wschodowi. Tak narodził się respektowany przez kilka następnych stuleci zwyczaj orientacji pochówków wzdłuż osi wschód-zachód, równolegle do osi kościoła. A konsekwencją tego była dość prosta. Średniowieczne cmentarze miały urzędowy układ z orientacją grobów wschód-zachód, tak jak orientowane były kościoły. Przytoczone tutaj przeze mnie pokrótce oczywiście dane pozwalają stwierdzić, że idea jednorodnego dla łacińskiego chrześcijaństwa cmentarza wykształciła się nie wcześniej niż w IV stuleciu po Chrystusie. Zgodnie z tą ideą cmentarz był miejscem szczególnym w niehomogenicznej przestrzeni, wydzielonej z tejże przestrzeni rytem konsekracji, a tym samym mającym zaznaczone granice, zaznaczone i zdefiniowane. Normą była przy tym łączność przestrzenna cmentarza z kościołem, co skutkowało umiejscowianiem przestrzeni funeralnej w centralnych częściach osad. Był to podobnie zresztą jak sama inhumacja wyłom w tradycji w stosunku do wierzeń świata antycznego, jak również w stosunku do wierzeń barbarzyńskich, w którym te miejsca żywych i umarłych były od siebie wydzielone. Można wręcz stwierdzić, że wykształcenie się cmentarza chrześcijańskiego w tej formie skutkowało zjawiskiem, które możemy nazwać socjalizacją śmierci.
w obrębie wspólnot chrześcijańskich musiało dochodzić do przewartościowywania znaczenia zmarłych w społeczeństwie, a chrześcijańska wspólnota składała się zarówno z żywych, jak i umarłych, pogrzebanych tuż obok domostw w centrum osady. Z drugiej strony moglibyśmy to zjawisko nazwać, i myślę, że zasadnie, wręcz urbanizacją śmierci, bowiem przekształciło ono topografię osad i miast europejskich na kilka stuleci. Chciałbym wreszcie powiedzieć, że z perspektywy archeologa ta konsekwencją tych zmian wykształcenie specyficznego cmentarza, który archeolodzy najczęściej opisują jako wielowarstwowy. Ograniczona przestrzeń w centrum osady szybko się zapełniała, wobec czego następowała konieczność wkopywania kolejnych grobów, kolejnych pokoleń w to samo miejsce. W związku z tym, jeśli jest na sali archeolog, gdzie z pewnością jak duże to wyzwanie metodyczne przy badaniu tego typu obiektu. Nie będę, bo nie mam na to czasu, przedstawiał odmienności od tego modelu. Oczywiście one są, na przykład pochówki w kościołach, pochówki ludzi zasłużonych, księży czy biskupów, mimo tego, że Sobór Pracy w V wieku zabraniał pochówki w kościołach, wiemy, że była to praktyka przez całe średniowiecze do dnia dzisiejszego stosowana. Oczywiście innym wyłomem było w późnym średniowieczu powstawanie leprozoriów, kaplic poza miastami, ale to są tylko, powiedziałbym, nie chcę być anomalii, ale takie rozbieżności z tym zasadniczym modelem. Przejdę teraz do drugiego wątku sygnalizowanego w tytule mojego referatu, a mianowicie do pytania, kiedy cmentarz chrześcijański pojawił się na naszych ziemiach, na ziemiach polskich. Pytanie to niezwykle istotne, bo dotyczy to w ogóle, odpowiedź na nie byłaby wskazówką na temat tempa chrystianizacji naszych ziem, a prosta zdawałoby się odpowiedź tuż po chrzcie Mieszka wcale nie jest z kilku zresztą powodów oczywista. Nie jest oczywista dlatego, że my, archeolodzy, mamy problem z bardzo precyzyjnym datowaniem grobów z tego okresu i właściwie nie jesteśmy w stanie póki co datować ich z większą precyzją niż 20 lat ćwierćwiecze. Po drugie zaś, jak się okazuje, pojawienie się cmentarzy mających wszystkie opisane wcześniej przeze mnie cechy, nie tylko w Polsce, ale w różnych innych częściach chrystianizowanej Europy, było procesem z reguły rozłożonym na co najmniej 150 do 200 lat. Na naszych ziemiach pierwszym akordem zwiastującym to nowe, które przynosiło ze sobą chrześcijaństwo, było pojawienie się cmentarzy szkieletowych, czyli pewien się inhumacji. Znamy całą serię tych najstarszych z nich, które możemy datować no nie wcześniej niż na ostatnie dwudziestolecie, może na ostatnie ćwierćwiecze X wieku. Znamy je z Wielkopolski i Kujaw, jedno cmentarzysko na Śląsku. To, jak powiedziałem, to, że dzisiaj datujemy je na ostatnie ćwierćwiecze wieku X, oczywiście nie znaczy, że wcześniej tych cmentarzy nie było. Nie jesteśmy w stanie póki co ich odkryć albo wydatować. To, co jest niezwykle charakterystyczne, to elitarny charakter tych starszych cmentarzy szkieletowych. Wyraźnie chowani tam na nich byli przedstawiciele piastowskiej elity, czy elity państwa piastowskiego. Cmentarze te charakteryzowała druga z wymienionych przeze mnie cech, czyli regularna orientacja grobów w rzędach, orientowanych najczęściej wschód-zachód, najczęściej niekiedy z odchyleniem, które wynikało zapewne z pory roku, w którym cmentarz taki zakłada. Co jednak niezwykle istotne, te cmentarze były lokowane daleko, najczęściej daleko poza przestrzenią zasiedloną, poza osiedlami. I możemy być pewni, że ich zakładaniu nie towarzyszyło budowanie kościołów czy kapli. Wobec czego wolno byłoby postawić pytanie o przyczyny tej odmienności, niekonsekwencji, a nawet zapytać, czy mamy tu do czynienia w X wieku, w końcu X wieku, w wieku XI, rzeczywiście z cmentarzami chrześcijańskimi.
Ja osobiście nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Powód tego zjawiska jest dość prozaiczny, że w państwie Mieszka i pierwszych jego następców nie było ani wystarczającej liczby kościołów, ani wystarczającej liczby księży, żeby mogły być one, żeby mogły funkcjonować we wszystkich osiedlach. Krótko mówiąc, niemożliwe było chowanie zdecydowanej większości zmarłych na cmentarzach czy kościelnych. Swoją drogą te miasta nasze ówczesne, czy te centra władzy, to były zespoły grodowo-odgrodowe, a pojedyncze kościoły, które w nich się pojawiały, przeznaczone były do obsługi władców, rodziny władcy i najbliższego otoczenia. Trudno sobie wyobrazić, że ludzie mieszkający na wsiach mogli w tej ograniczonej przestrzeni grobowej być chowani. Ta sytuacja, krótko mówiąc, wydaje mi się, że kultywowanie tej formy cmentarza musiało być akceptowane przez Kościół ze względów oczywistych przez co najmniej 150 do 200 lat. Moment, kiedy te cmentarze zanikają, przypada na czasy, kiedy pojawiają się w Polsce kościoły budowane nie w tych zespołach grodowych, ale na wsiach, w normalnych osadach, kiedy po prostu zaczyna być budowana sieć parafialna. Czyli w XII wieku i na początku XIII wieku. Jest to bardzo wyraźna koincydencja zanik cmentarzy tych rzędowych, pozamiejskich, pozakościelnych, z pojawieniem się sieci parafialnej i pojawieniem się cmentarzy w centrach miast. Od XII wieku przez kilka następnych stuleci, aż po wiek XVIII, a nawet XIX, powszechną formą cmentarza na ziemiach polskich, tak jak w całej Europie, była nekropola lokalizowana przy kościele, najczęściej kościele parafialnym, czyli wewnątrz miasta, wewnątrz wsi, nekropola o rzędowym układzie grobu. Zmierzając powoli do końca mojego referatu, chciałbym dwoma słowami opatrzyć jeszcze kwestię zaniku tej formy cmentarza, która zdominowała, czy ukształtowała i topografię miast, i ten stosunek do śmierci w europejskim chrześcijaństwie, w zależności, która część Europy kiedy była chrystianizowana, ale kilkaset, a może nawet ponad tysiąc lat w niektórych przypadkach, jak na przykład w państwie Francji. Zanik tych cmentarzy nie był tylko, nie nastąpił tylko na ziemiach polskich, lecz miał charakter ogólnoeuropejski i jego przyczyny i przebieg szczególnie dobrze zostały opisane przez Filipa Ries dla Paryża, dla Francji. Tam od lat 60. XVIII wieku podnoszono problem, powiedziałbym, natury higienicznej związany z ogrzewaniem zmarłych w centrach miast, związany z odorem, z morowymi wyziewami, jakie dochodziły z miejskich cmentarzy. Wówczas podejmowano pierwsze próby przeniesienia cmentarzy poza miasto. Udało się to dopiero w ciągu wieku XIX i ten proces objął w tym samym stuleciu całą Europę. Zanikiwano wówczas chowania zmarłych na kościołach parafialnych, przy kościołach parafialnych, a cmentarze sytuowano tuż za nimi, tuż obok nich, co tak dobrze utrwalone jest w polskiej tradycji, zwłaszcza tradycji ludowej. Inna sprawa, że w przypadku dużych miast, gdzie kiedy rozwój urbanistyczny bardzo szybko postępował w ciągu XIX i XX wieku, te miasta, przepraszam za słowo, dogoniły cmentarze wyprowadzone niewiele wcześniej poza ich obręb. Tym niemniej to wyprowadzenie cmentarzy oznaczało, przynajmniej na początku, w jakiejś mierze zerwanie z chrześcijańską socjalizacją śmierci. I był to powrót do oddzielania żywych i umarłych. Inną tego konsekwencją było zagubienie drugiej, tradycyjnej, sięgającej z antyku cechy chrześcijańskiej nekropolii, a mianowicie orientacji grobów wzdłuż osi wschód-zachód. Ze względów oczywistych w tym samym czasie kościoły również przestają być orientowane po osi wschód-zachód. I wreszcie, na naszych oczach od drugiej połowy XX wieku, w czasach współczesnych, obserwujemy zjawisko stopniowego zaniku trzeciej
tych niezbędnych, wydawało się, do chrześcijaństwa cech po lokalizacji przestrzeni grzebalnej w orientacji grobów, a mianowicie inhumacji. No ale to już jest problem znacznie wykraczający poza temat mojego wystąpienia. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Panie Profesorze za tak szeroką syntezę, zaproponowaną niezwykle interesującą. Wydaje mi się, że w tym referacie ważne było wskazanie źródeł całkowicie nowego spojrzenia na pochówki, na organizację owych pochówki w dobie średniowiecza i ze wspaniałą puentą. Tak jak zapowiadałam, będziemy nie tylko zajmować się czasami dawnymi, ale także spojrzeć w przyszłość związaną z cmentarzami. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że